Hej, witaj się w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek. Słuchajcie, ogólnie przepraszam za to, że dzisiaj będzie troszeczkę wiecznie, nagrywam na zewnątrz wyjątkowo. Dzisiaj zabieram Was ze sobą znowu do mojego ulubionego salonu od mojego podkręcania rzęs, Natural Lashes. Natomiast dzisiaj robimy coś, czego ja jeszcze nigdy w życiu nie robiłem, robimy coś ekscytującego i nowego dla mnie. I ogólnie czegoś, czego nie wiedziałem, żeby jakikolwiek inny chłopak robił. I robię Wam małe wprowadzenie. Za pierwszym razem, kiedy byłem w Natural Lashes i robiłem to podkręcenie, rozmawiałem z dziewczyną właśnie, która mi to robiła, na ten temat i wspomniała, że jedne z zabiegów, które mężczyźni u nich robią, to przedłużanie rzęs. Na co ja byłem taki, what? Przedłużanie rzęs brzmi super, ale w ogóle zapytałem się, czy to wyglądało naturalnie i tak dalej. Powiedziała, że efekt na pewno by mnie zaskoczył. No i miałem ten pomysł u siebie w głowie, ale wiecie, zostawiłem go, stwierdziłem, to podkręcenie rzęs mi wystarczy i tak mam swoich rzęs dość sporo, w ogóle mi teraz wyjaśniały bardzo mocno. Natomiast oni się do mnie odezwali znowu jakieś z 2 tygodnie temu i zaproponowali, czy chciałbym może właśnie przetestować przedłużanie rzęs i zobaczyć, jakby to u mnie wyglądało i zrobić dla Was filmik, więc stwierdziłem, że oczywiście, żebym chciał. I właśnie dzisiaj będziemy to robić, więc jeżeli jesteście ciekawi tego, jak wygląda przedłużanie rzęs przede wszystkim u chłopaka, bo ja jestem mega, mega ciekaw, ogólnie jak wygląda przedłużanie rzęs, bo tą metodę oczywiście pewnie bardziej objętościową i bardziej taką spektakularną zastosujemy u dziewczyn, to zachęcam Was do oglądania dalej, właśnie omówimy sobie za chwilę w salonie i samą teorię, zobaczymy jak wygląda proces i też zobaczymy jak wygląda efekt końcowy, bo ja tym razem zupełnie nie wiem czego się spodziewać, jestem mega, mega ciekaw, mam nadzieję, że Wy też, więc zachęcam Was do oglądania dalej. No dobra, jesteśmy już w salonie i mam przed nami Magdę, która będzie dzisiaj wykonywać mój zabieg. Słuchajcie, zadamy sobie kilka pytań, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym cały zabieg polega i w ogóle jak on się będzie odnosić do mężczyzn, bo wiadomo, że to jest przede wszystkim zabieg, który wykonują dziewczyny. I przede wszystkim powiem pierwszą rzecz, to, że ja Tobie bardzo mocno ufam i ogólnie bardzo, bardzo lubię ten salon, bo jest to zabieg, który często wygląda, no, tandetnie po prostu na ulicy. Widać go, jest moim zdaniem nieładny. Natomiast mało tego, że ufam Wam jako salonowi, który bardzo fajnie podkręca mi rzęsy, natomiast jeszcze wiem, że ogólnie macie bardzo, bardzo wysoki poziom i że też wykonywaliście już ten taki zabieg na mężczyznach wcześniej. No, więc to chciałem z Ciebie zrzucić, że masz w swoich rękach moje całe zaufanie i mnie. I mam nadzieję, że to dzisiaj będzie wyglądało super. Ja jestem pewien, że będzie wyglądało super. Natomiast dla moich widzów zadamy jeszcze parę takich pytań ogólnych przede wszystkim. W ogóle, jakbym był takim klientem, który przychodzi po raz pierwszy, to podejrzewam, że chciałbym przede wszystkim zapytać o to, jak długo to się trzyma, jak wykonujemy zabieg, czy to boli, jakieś Twoje właśnie spostrzeżenia i informacje, taką wiedzę profesjonalną, jakbyś mogła z nami się podzielić. Dobrze, ja może zacznę od tego, właśnie od tej męskiej stylizacji. Generalnie męska stylizacja bardzo się różni od tej damskiej. No. Męskie rzęsy nie powinny wyglądać jak damskie, więc używam zupełnie innych skrętów, innych długości i staramy się, żeby mężczyzna pozostał mężczyzną i żeby ta stylizacja mimo wszystko wręcz nie była widoczna. Zabieg jest bardzo bezpieczny, trzyma się tak nawet do 5-6 tygodni, ale rekomendujemy uzupełnianie co 3 tygodnie. Okej, dobra. Czyli że tak, mamy trwałość tak powiedzmy, że niecałe 2 miesiące, coś takiego. Czyli że tak jak żyje nam rzęsa, tak? Dokładnie tak. Oczywiście uzupełnianie rekomendujemy co 3 tygodnie. Dlaczego? Dlatego, że robią się po prostu odrosty. Mhm. I my te odrosty po 3 tygodniach ściągamy i przyklejamy nowe rzęsy. Mhm. Natomiast jeśli rzęsy założymy raz, to spokojnie do 6 tygodni będą widoczne na rzęsach. Okej. Właśnie, powiedziałaś jeszcze na temat tej stylizacji męskiej, że ona jest zdecydowanie inna. Że inny skręt, podejrzewam, że też pewnie inne kolory rzęs. Pewnie tak? Brąz bardziej, coś takiego. Ja wiem, że rzęsy jeszcze mają jakoś tam błysk, że jedne będą bardziej odbijały światło, drugie mniej, są takie bardziej błyszczące, czy... Tak, to prawda. Tak? Są rzęsy glossy, są rzęsy matte. Oczywiście my staramy się robić te w macie i niepodkręcone. I oczywiście, że zrobimy dzisiaj brązy. Oczywiście. Dobra. I teraz mam jeszcze parę kolejnych pytań. Na przykład, jeżeli mam w tym momencie, jestem blondynem, mam sporo prześwitów, czy do takich rzęs przygotowujecie rzęsy poprzez pofarbowanie tych naturalnych, czy kleicie już tak w te naturalne po prostu od razu? Można przyklejać na naturalne. De facto te jasne włoski to jest większy problem dla nas, dla stylistek, ponieważ ciężko nam dojrzeć te włoski w tym jasnym gąszczu. Więc generalnie można zafarbować, ale nie ma takiej potrzeby. Okej. Okay. Ogólnie jak często, w ogóle to jest częste, że faceci przychodzą do Ciebie na taki zabieg, czy raczej dość rzadkie?
No nie, to nie jest częste. Myślę, że w Polsce u nas jeszcze w ogóle to nie jest takie popularne jak na zachodzie. Częściej panowie wybierają lift, mniej stylizacji rzęs. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że jednak lift wygląda naturalnie. Wygląda naturalnie na pewno i myślę, że też się boją tego efektu, bo mimo wszystko, jak chodzimy na ulicy, to zauważamy jednak ten źle wykonany zabieg. Widzimy, jak to wygląda i myślimy, że tak powinien wyglądać ten zabieg, bo go widzimy i mamy po prostu złe zdanie na jego temat. Natomiast właśnie to można wykonać zupełnie, zupełnie inaczej. I są dziewczyny, które mają bardzo ładnie wykonane te rzęsy. Nigdy by nikt nie powiedział, że one są przedłużone. I dzisiaj właśnie też będziemy się starać pokazać, ja wiem, że to na pewno zrobisz, że ta stylizacja męska też może wyglądać absolutnie nie w oczywisty sposób i nie tak, że ktoś na ulicy będzie myśleć przedłużone, tylko pomyśleć sobie, wow, ale super rzęsy. Więc ja na ten efekt dzisiaj liczę. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek w ogóle inne pytania na temat i zabiegu, i ogólnie całego procesu i u chłopaków, tak jak i u dziewczyn, to zadawajcie je koniecznie w komentarzach pod spodem. Natomiast my będziemy już chyba powoli przechodzić do wykonywania. Zapraszam. Dobra, to się widzimy już na stole operacyjnym. Dobra. I teraz, kiedy leży już na stole, trzeba rzęsy przygotować do całego procesu. Dolne są usuwane z drogi poprzez specjalne tasiemki, które po prostu mają za zadanie przytrzymać je na dole, żeby one nie przeszkadzały i nie myliły się z górnymi rzęsami, które będą doklejane. Po czym górne rzęsy są oczyszczane specjalnym primerem, żeby po prostu klej dobrze się trzymał, miał do czego przywrzeć i też ten primer zwiększa przyczepność samych rzęs do naszych naturalnych rzęs. Tutaj widzicie, już są przygotowywane różne kolory rzęs, które będą nakładane później właśnie na moje własne rzęsy i tutaj powoli zaczynamy już przyklejać rzęsy. Mamy tutaj czarny klej, jak widzicie, i żmudna robota. Do każdej pojedynczej rzęsy są przyklejane te sztuczne. Z dwóch rzeczy, które jeszcze ciekawych się dowiedziałem, to, że rzęsy, które były tutaj doklejane, nie są dłuższe od moich, tylko krótsze, dzięki czemu dają taki bardzo ładny, naturalny efekt zagęszczenia, ale nie rzucają się w oczy jako coś sztucznego. I metoda, jaką zostało wykonywane, to w niektórych miejscach 1:1, a w innych 2:1, czyli że do jednej rzęsy zostało przyczepione dwie kolejne sztuczne. Efekt końcowy wygląda mniej więcej w ten sposób. Od góry zwłaszcza, kiedy patrzymy, to wygląda super naturalnie, przy otwartym oku również. Tutaj już w ogóle widzicie, jak rzęsy są oczyszczane i tak naprawdę za chwilę zostanie zdjęty ten pasek i będziemy mieli gotowe rzęsy. Cały zabieg trwał chyba około 2 godzin. Był bezbolesny, absolutnie, można było sobie troszeczkę poprzysypiać. Nie powiem, że jest jakiś mega przyjemny, natomiast w ogóle nic tutaj nie przeszkadza i jest absolutnie znośny, więc za chwilkę pokazuję Wam już efekt końcowy. Słuchajcie, jestem już po zabiegu, oczywiście mój korektor nie przeżył tutaj. Ja Wam się pokażę jeszcze z bliska w domu, w studio, z lepszymi światłami, z lepszą kamerą, większy zoom. Natomiast mi ten efekt na chwilę obecną mega, mega się bardzo podoba. Nawet chyba bardziej niż to podkręcanie rzęs, czego się nie spodziewałem. Moim zdaniem wygląda nadal bardzo naturalnie. Ja sobie zrobię jeszcze henna na dolne rzęsy, żeby je fajnie zrównoważyć. Natomiast tak, widzimy się jeszcze w domu z lepszą kamerą, większym zoomem i tak dalej. Takie ostatnie przemyślenia jeszcze Wam opowiem. Więc tak, no na chwilę obecną jestem bardzo, bardzo zadowolony. No więc hej, jak widzicie, jesteśmy w studio, jest już tak naprawdę inny dzień, ja jestem już przebrany i stwierdziłem, że nagram to dnia następnego, żeby jeszcze sobie właśnie tak troszeczkę z tymi rzęsami pobyć, pomyśleć na ich temat i muszę Wam powiedzieć, że nadal jestem w nich totalnie zakochany, nadal uważam, że jest to efekt o wiele ładniejszy niż sam lifting rzęs, po prostu tych rzęs jest więcej, są super naturalne, a mimo wszystko po prostu no są takie, znowu właśnie to oko jest takie flirtujące, takie zadziorne, inne, bardziej otwarte, po prostu jestem zachwycony i raczej teraz, jeżeli będę chciał wykonywać jakikolwiek zabieg na rzęsy, to wątpię, że pójdę na lifting, raczej wybiorę się właśnie na przedłużanie, bo wow, wow, czuję się, jakbym miał takie, wiecie, taki, jak mam to opisać, wiecie, jak czasami właśnie wyglądają rzęsy na pasku rzęs, mamy taki pasek, który jest po prostu taki prosty i nic tam ciekawego się nie dzieje, a mamy te takie paski 3D, które na oku wyglądają pięknie, są takie właśnie puszyste,
Ja właśnie się czuję, jakbym miał taki najbardziej naturalny pasek tych rzęs 3D, tych takich mink, jakkolwiek chcemy ich nazwać. Po prostu, no nie wiem, dla mnie te rzęsy są przepiękne. Być może nie widać tego tak bardzo w kamerze, że są, że są takie cudowne, albo nie widać jakiejś dużej zmiany, ale to też jest na coś, znaczy nie liczyłem na dużą zmianę, nie liczyłem na taką dramatyczną zmianę, bo ona, dramatyczna zmiana, nie będzie wyglądała naturalnie, a to wygląda po prostu jakby to były moje własne rzęsy. Mimo że jest ich tam dwa razy albo nawet trzy razy więcej, bo one były doklejane metodą 1 do 1, w niektórych miejscach 2 do 1, więc ja jestem zachwycony, bardzo, bardzo mi się podoba. Dziękuję jeszcze raz Magdzie za to, że wykonała ten zabieg tak dokładnie, tak cudownie i za ten bardzo, bardzo wysoki poziom w ogóle obsługi i wszystkiego. Słuchajcie, w tym filmiku to było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał, że jeżeli byliście zainteresowani tym tematem, to, że rozwiałem pewne wątpliwości na temat przedłużania rzęs, jak i u dziewczyn, bo można to wykonać, jak widzicie, niesamowicie naturalnie. Oczywiście można byłoby to zrobić bardziej dramatycznie, w zależności od Waszych potrzeb, ale również jeżeli jesteście chłopakiem, macie, nie wiem, mało rzęs, chcecie mieć więcej rzęs lub po prostu lubicie rzęsy, to ten zabieg również można wykonywać u chłopaków i on również bardzo się broni i bardzo ładnie wygląda. Więc tak, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich filmików więcej. I co, mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!